odcinku. Kiedy powiesz Mikiemu, że przejmuje produkcję programu? Jeszcze dzisiaj. Nie zawiodę cię. To nieporozumienie. Lucia szukała pocieszenia, a ja tylko... To jasne, że interesujesz się nią jako mężczyzna. Nie próbuj zaprzeczać. Ależ nie. Chcę tylko ciebie. Co ci jest? Dobrze się czujesz? O Boże. Nie możesz umrzeć. Nie rób mi tego. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Buenas noches. Dobry wieczór. Mówi Lucrecia de la Torre. Jutro przyślę kogoś, kto się zastąpi. Nie ma jeszcze oficjalnej zgody. Zajmę się tym. Po tym, co widziałem, nie życzę sobie, żebyś kierował parafią. Kiedy mam się wyprowadzić? Jutro rano. Co mam zrobić? Nic. Dopóki nie otrzymasz oficjalnego zawieszenia w obowiązkach, nie rób nic. Będziesz miał sporo czasu, żeby przemyśleć sprawę swojego powołania. Wszyscy myliliśmy się co do ciebie. Ale... Ja wiem, że moim powołaniem jest pomagać ludziom i służyć Bogu. Bogu można służyć w różny sposób. Jutro załatwię wszystkie formalności. Wy nie musicie nosić żałoby. To osobista sprawa. Ja zresztą też jeszcze nie wiem, czy się zdecyduję. Nie powinnaś. Ciężarna kobieta w żałobie to przygnębiający widok. Tak. Żałobę nosimy w sobie. Kolacja gotowa. Możecie siadać do stołu. Zawiadom resztę domowników. Przez cały dzień nie miałem czasu, żeby coś zjeść. Chodźmy. My już jadłyśmy. Ja właściwie nie jestem głodna. Musisz coś zjeść ze względu na dziecko. Właśnie teraz, kiedy układał sobie życie, był taki szczęśliwy,
zadowolony z pracy, zakochany. To niesprawiedliwe. Ja nie pochwalałam jego romansu z Ryką. Ani ja. Jedynie Sebastian. Mam ochotę na drinka. Chodźmy do baru. Na mnie nie licz. Więc pójdę sama. Nigdzie nie pójdziesz. Nie będziesz się włóczyć po knajpach. Jestem pełnoletnia i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Uspokój się. Nie pora na kłótnie. Teraz, kiedy mamy tylko siebie. Przecież mamy jeszcze matkę. Ona jest szalona. Nie możemy na nią liczyć. Teraz ja będę głową rodziny. Ty umiesz się martwić tylko o siebie. Wszyscy musimy dojrzeć i zachowywać się odpowiedzialnie. Trzymać się razem i pomagać sobie nawzajem. Zobaczycie, wszystko się jakoś ułoży. Tak? Kolacja na stole. Już idziemy. Nie jestem głodna. Zejdziesz i usiądziesz przy stole. Nie chcę, żeby ktoś się nad nami litował. Jasne? Która ci się bardziej podoba? Obie są śliczne. A może ta plaża? To prawdziwy raj. Myślałem, że pojedziemy tam w podróż poślubną. Ale skoro nadarza się okazja, przyspieszymy podróż. Możemy również przyspieszyć ślub. Ślub może zaczekać. Jak sobie życzysz. Ale powinniśmy jak najszybciej wyjechać. Wkrótce rozpoczyna się sezon na Karaibach i... jak najszybciej, to powinieneś znaleźć się ze mną w łóżku. Uwielbiam zasypiać w twoich ramionach. Zaraz przyjdę. Biorąc pod uwagę okoliczności zgonu, konieczna będzie sekcja zwłok. Może pani pojechać z nami, żeby potem zabrać ciało i urządzić mu katolicki pochówek. Był ateistą. Nie wierzył w życie pozagrobowe. Jednak powinna pani odebrać zwłoki z kostnicy. Zadzwonimy do pani po dopełnieniu wszelkich formalności. Nie mam zamiaru odbierać zwłok. Mam dosyć trupów i pogrzebów. A ten pan był dla mnie nikim. Jeśli nikt nie zajmie się pogrzebem, zostanie pochowany we wspólnym grobie. Albo przekażą zwłoki do prosektorium Akademii Medycznej. Niech robią z nim co chcą. Zabierzcie go stąd. A co jeszcze czekacie? Hasło bar. Halo? Musimy porozmawiać. Mam teraz do pani przyjechać? Nie. Przyjedź jutro rano. Dobrze? Wszystko w porządku? Tak, proszę pana. Ale będę potrzebował trochę forsy na koszty operacyjne. Porozmawiamy o tym jutro. Dobra. Do jutra. Na czym to stanęliśmy? Geraldo w szpitalu, ojciec nie żyje. Powinniśmy zamknąć Mistral na kilka dni. Tylko centralne biuro. Będę pracować w domu. Ale ty oczywiście nie musisz.
Dziękuję. Żałoba to nie powód, żeby zaniedbywać interesy firmy. A sama nie dasz rady. Dziękuję, Fernando. Tata byłby zadowolony, słysząc waszą rozmowę. To miłe, że chcecie sobie nawzajem pomagać. To prawda. Może patrzy teraz na nas. Gdzieś z nieba. Nigdy nie myślałam, że zostanę sierotą. Twoja mama żyje. Dla mnie już dawno umarła. To wszystko jej wina. Ojciec miał wypadek. Nie możesz za to obwiniać mamy. Ona nie ma z tym nic wspólnego. To wszystko jej wina. Przez nią jesteśmy sami. Gdyby była dobra dla ojca, nic podobnego by się nie stało. Nie jesteśmy sami, mamy siebie. Nadal stanowimy rodzinę. Masz mnie, Sebastiana, mojego brata, Milagros. Jesteście moją jedyną rodziną i możecie na mnie liczyć. Będę się wami opiekować i pomagać, jak tylko będę mogła. Dzięki, kuzynko. Los jest niesprawiedliwy. Czemu to mama nie umarła? Jeśli chcemy zjeść kolację, to porozmawiajmy o przyjemniejszych sprawach. Twoi rodzice się pogodzili, prawda? Tak. Nasze rozstanie miało jedyną pozytywną stronę. Udowodniło, że nie mogę bez ciebie żyć. O mało nie umarłeś. Ja też bardzo cierpiałam z powodu separacji. Dostaliśmy nauczkę. Nie możemy bez siebie żyć. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Już nigdy nic nas nie rozłączy. Nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy na siebie skazani. Takie już nasze przeznaczenie. I dlatego muszę bardzo o ciebie dbać. Jeśli umrzesz, to cię zabiję. Zrobisz ze mną, co tylko zechcesz. Zaczniesz od wyjazdu na urlop. Oczywiście ja pojadę z tobą, żeby cię pilnować. Bo inaczej z tobą pojadę choćby na koniec świata. Choćby na wrotkach. Dobry wieczór. Przyniosłam dodatkowe poduszki. Dziękuję. Miłych snów. Do jutra. Jak Eryka? Mogą sobie państwo wyobrazić. Pojadę do niej na noc. Ucałuj ją od nas. Dobrze. I powiem, że państwo się pogodzili. Ciao, ciao. Biedna Eryka. Powinniśmy ją odwiedzić. Okazała nam tyle serca. Skoro Mistral będzie przez kilka dni zamknięte, może gdzieś wyjedziemy. Mam wykorzystać żałobę, żeby pojechać na wakacje? Uważasz, że nie wypada? Oczywiście. Poza tym wiesz, że... Tak, wiem. Nie pojedziesz z mężczyzną, który nie jest twoim mężem. Jest na to bardzo prosta rada. Pierścionek zaręczynowy czeka na twoją decyzję. Myślałam o tym. To nie jest odpowiedni moment na zaręczyny. To znaczy, że dajesz mi jakąś nadzieję? Jeśli między nami nic się nie zmieni, to czemu nie? Tak bardzo cię kocham. Ja ciebie też.
Mogę powiedzieć rodzicom? Bardzo się ucieszą. Zaczekaj jeszcze trochę. Powiemy im razem. W odpowiedniej chwili. To znaczy kiedy? Wolałabym nie myśleć o ślubie przed porodem. To tylko kilka miesięcy. Tylko kilka. Bardzo długich miesięcy. Ale warto poczekać. Ja też tak uważam. Pozdrów ode mnie rodziców. Powinieneś odwiedzić Erykę. Żali mi Sebastiana i Lucie, szczególnie Lucie, jest załamana. Ale nie podoba mi się jej zachowanie wobec Pabla. Ciągle się za nim ugania. Pablo stara się podtrzymać ją na duchu. W tym domu wiele się zmieni. Myślisz, że Lucrecia wróci? Moja mama tu nie wróci. Nieładnie podsłuchiwać pod drzwiami. Chciałaś coś? Usłyszałam, że rozmawiacie o mnie. Możecie być spokojne. W tym domu nikt jej nie chce. Myślałam, że jesteś po jej stronie. Jest moją matką, ale chyba się co do niej pomyliłam. Nigdy nie przypuszczałam, że posunie się aż tak daleko. Chciałam wam powiedzieć, że jutro przeprowadzam się do pokoju rodziców. Jeśli któraś z was chce zająć mój pokój, to proszę bardzo. Mówisz poważnie? Co ty znowu knujesz? Koniec z kłótniami i intrygami. Muszę teraz opiekować się rodzeństwem i zadbać o rodzinną atmosferę. To brzmi zbyt ładnie, żeby było prawdą. Wiem, że wątpicie w moją szczerość i nie mam o to pretensji. Chciałam was przeprosić za moje fochy. Fajne z was dziewczyny. Powiedziała to szczerze? Nie wiem, ale cuda się zdarzają. Chcę być sama. Przyszłam powiedzieć ci, że rozumiem twój ból. I że bardzo cię kocham. Gdybym mogła ci jakoś pomóc. Chcę spać. Dobrze. Więc dobranoc.
Nie z nią posiedzę. Co z nami będzie? Nie chcę żyć na łasce Milagros. Wkrótce nie będziemy potrzebować jej litości. Zdobędę pieniądze. Dużo pieniędzy. Co zrobisz? O nic nie musisz się martwić. Co ty kombinujesz? Nie zrobię nic, czego nie robiłam przedtem. Spróbuj zasnąć. Posiedzisz tu, dopóki nie zasnę? Jasne. Już idę, kochanie. Dzień dobry. Wychodzisz? Nie zjem śniadania. I nie czekajcie na mnie z obiadem. Dokąd się wybierasz? Musisz powiedzieć Milagros, że odchodzisz z pracy. Chciałbym zrobić rezerwację na samolot. Biuro jest zamknięte z powodu śmierci Benjamina. Nie szukaj wymówek. Dobrze, zadzwonię do niej. Uważasz, że nie wypada? Powinna się powiadomić osobiście. Zadzwonię i się z nią umówię. Tylko nie rób z tego problemu. Po prostu powiedz, że wyjeżdżamy i już. Masz rację. Wpadnę na plebanie. Zobaczymy się później. Dzień dobry. Myślałam, że pośpisz dłużej. Przecież nie jedziesz do biura. Będę pracować tutaj. Co w domu? Spokojnie. Mariana wyszła do pracy. Lucia też wyszła. Nie wiesz dokąd? Dzień dobry, szefuniu. Znowu się spóźniłeś. Bo popsuł ci się budzik? Nie, szefie. Co to jest? Tatuś napisał ci usprawiedliwienie? Przysłali z kostnicy. Pół godziny temu. Niech pan przeczyta. Idziemy. Co się stało? Dzień dobry pani. Masz to zrobić jak najszybciej. O co chodzi? Podobno wszystko było przygotowane. Zgadza się. Brakuje mi tylko przynęty. Słucham? Coś, co ją zwabi, nie wzbudzając podejrzeń. Dokąd ją zabierzesz? W miejsce, które idealnie się nadaje do naszych celów. Zadzwonię do niej i powiem, że ktoś musi się z nią pilnie spotkać. Jak mówiłem, brakuje mi tylko przynęty. José Antonio Wilson. Powiedz, że José Antonio chce się z nią zobaczyć. Poleci bez zastanowienia.
Ma pani rację, że też sam na to nie wpadłem. Pozoruję samobójstwo, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Dobry pomysł. Zabieraj się do roboty. Schowaj się w sypialni. Już otwieram. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy. Nie, proszę. W porządku. To znaczy? Miłość czyni cuda. Mam rozumieć, że możemy pana wypisać, ale jest pan rekonwalescentem i musi bardzo o siebie dbać. Jestem w bardzo dobrych rękach. Już ja go dopilnuję. W ciągu kilku godzin osiągnęła pani to, czego mnie się nie udało przez wiele dni. Miałem problemy sercowe, których kardiolodzy nie potrafią rozwiązać. Cieszę się, że jest pan w dobrym nastroju i w dobrych rękach. Zajrzę do pana później. Dziękujemy. Dziękuję pani doktor. Nie ma za co. Powiadomiono nas o śmierci pana Mediny. Umarł na moich rękach. Myślicie, że to ja go zabiłem? Nastąpiło zatrzymanie pracy mózgu. Opuścił szpital na własne żądanie. Nie zrobił badań. Nie poddał się rehabilitacji. We krwi wykryto alkohol i ślady szminki na twarzy oraz na szyi. W sumie to miły sposób wyjścia z tego świata. Umrzeć w ramionach kobiety. Jaki jest cel waszej wizyty? Plotki towarzyskie, rozważania medyczne czy co? Chcieliśmy poinformować o wynikach autopsji i złożyć kondolencje. Z powodu śmierci pana Mediny i małżonka. Nie zabieramy pani więcej czasu. Idioci. Pan Benjamin nie żyje? I pan Medina? Masz bardzo długie uszy. Idź już. I uważaj, żeby nikt cię nie zobaczył. Postaram się załatwić tę sprawę jeszcze dzisiaj. Ale potrzebuję forsy na koszty operacyjne. Koszty operacyjne. Wystarczy? Zawsze to coś. Zawiadom mnie, kiedy będzie już po wszystkim. I uważaj na tych gliniarzy. Mogą się tu jeszcze kręcić. Co z tym zrobimy? Zostawisz dla siebie? Nie mój rozmiar. Ta powinna ci pasować. To ulubiona koszula ojca. Nie, dzięki. Szkoda wyrzucić. Ale też nie zniosę widoku Benita w ubraniach po ojcu. Możecie oddać na plebanię dla biednych. Biskup kazał mi natychmiast opuścić plebanię. Odchodzę. Wyrzucił cię z parafii? Czy to znaczy, że już nie jesteś księdzem? Jestem. Nie zostałem zwolniony ze ślubów. Biskup wystąpił o czasowe zawieszenie w obowiązkach kapłańskich, żebym mógł wszystko przemyśleć. Alo? Milagro? Mówi Sandra. Alo, Sandra, como estás? Co u ciebie? Dziękuję, dobrze. Przepraszam, że dzwonię do domu, ale chciałabym z tobą porozmawiać. O co chodzi? To sprawa osobista.
Quería saber si podía... ¿Mogę do ciebie przyjechać? Stało się coś złego? Nie, wręcz przeciwnie. Ale wolałabym porozmawiać osobiście. Będę cały dzień w domu. Możesz przyjechać, kiedy zechcesz. Jadę do mamy zawieźć jej rzeczy, które zapomniała zabrać. Potrzebujesz czegoś? Czemu tak mi się przyglądasz? Co się stało? Nic. Po prostu bardzo się zmieniłaś. Podziwiam twoją postawę po śmierci wujka Benjamina. Teraz ja muszę zająć się rodzeństwem. Kiedyś trzeba dojrzeć. Świetnie sobie radzisz. Dzięki. Ty go o to poprosiłeś? Nie, to jego pomysł. Dlaczego? Chodzi o mnie? Czy to, co do mnie czujesz, jest silniejsze od powołania? Tego właśnie muszę się dowiedzieć. Chyba się starzeje. Coś się stało? Co znaczą te walizki? Biskup wyrzucił go z parafii. Dostałeś tę zgodę? Jeszcze nie, ale biskup chce, żebym odszedł. Właśnie skończyłem się pakować. Dokąd pójdziesz? Nie wiem. Będę musiał poszukać jakiegoś taniego hoteliku albo pensjonatu. Przeprowadź się do mnie. Jak za studenckich czasów. Nie chcę nikomu przeszkadzać. Nie będziesz nam przeszkadzał. Poza tym bardzo dobrze się składa. Sandra i ja za kilka dni wyjeżdżamy. Mieszkanie nie będzie stało puste. A tak w ogóle to przecież mieszkanie twojej matki. Nad czym ty się jeszcze zastanawiasz? Sprawa jest oczywista. Dziękuję. Mogę z wami pojechać? Naturalnie. Pomogę ci, Pablo. Jak się czujesz? Wciąż nie mogę uwierzyć, że ojciec nie żyje. Czuję się jak otępiały. Nigdy nie byłeś zbyt szybki. Ja? A niby kto? Ile czasu ci zajęło, żeby mnie zaakceptować? Straciliśmy dobrych kilka lat. Może masz rację. Może? Na co masz ochotę? Zrobię wszystko, co zechcesz. Byleś tylko nie kazał mi skubać indyka. Na nic nie mam ochoty. A mały masażyk? Nie, dziękuję. Skoro nie chcesz masażu, to znaczy, że z tobą bardzo źle. Mówiłem, że nie mam na nic ochoty. Chociaż coś możesz zrobić. Słucham. Kiedy byłem mały, tata czytał mi bajki na dobranoc. Mam jeszcze tę książkę. Mam ci poczytać? A chcesz? Nie ma sprawy. Chodźmy. Może też poczytam mojemu tacie. Jest w głębszym dołku niż ty. Co się stało? Cały czas to samo, body. Nie w tym rzecz. Pańskie dowody nie były przekonujące. Ośmieszyłem się, oskarżając ją bezpodstawnie. To nie były dowody, lecz przesłanki motywujące dalsze śledzenie tej pani. Tak, wiem. Nie mam do pana pretensji. Jeśli ktoś tu zawinił, to tylko ja. Zaślepiła mnie zazdrość.
A teraz nawet nie wiem, gdzie jej szukać, żeby błagać o wybaczenie. Nie popadaj w drugą skrajność. Brak niepodważalnych dowodów nie oznacza, że twoja narzeczona jest niewinnym aniołkiem. Proszę. To jej nowy adres. Jest pan pewien? W 100%. Znasz ten adres? Mieszkaliśmy tam, zanim sprowadziła się do mnie. Co za niespodzianka. Jak mogłaś mi to zrobić? Co? Za twoją namową Bernardo odsunął mnie od programu, żebyś mogła przejąć produkcję. Nie zaprzeczam. Bernardo postanowił, że będę producentką mojego własnego programu. Najpierw wrobiłaś mnie w pozbycie się Koki, a teraz... Jesteś wredną intrygantką, zimną i wyrachowaną. To ty tak uważasz. Rozumiem twoje rozgoryczenie, ale to był mój pomysł i mój projekt. A ty chciałeś się pod niego podszyć. Teraz będziesz jedyną odpowiedzialną za jego kompletne fiasko. Odniosę sukces. Beze mnie niczego nie osiągniesz. Na razie tylko odsunęli cię od programu. Mam sprawić, żeby wylali cię z redakcji? A ja myślałem, że wspólnie możemy czegoś dokonać. Jesteś nie tylko intrygantką, ale też podłą, ani słowa więcej. Nie dopniesz czego. Nie mamy o czym mówić. Wynocha. Ręce przy sobie. I módl się, żebyś nie wyleciał z roboty. Przepraszam, że dzwonię do domu, ale muszę z tobą porozmawiać. To rzeczy, które zapomniałaś zabrać z domu. Dziękuję. Napijesz się czegoś? Nie. Twój kochaś wyszedł? Nie. Umarł wczoraj wieczorem. Umarł? Wylew czy zawał. Coś w tym stylu. I mówisz to z taką zimną krwią? Żmije są zimnokrwiste. Co teraz zrobisz? Nadal chcesz zabić Milagros? Jedna śmierć więcej czy mniej? Nie możesz tego zrobić. Czego? Jeśli ją zabijesz, skończysz w więzieniu. Co ci przyszło do głowy? Nie mam zamiaru nikogo zabijać. Przede mną nie musisz udawać świętej. Sama mówiłaś, że to jedyny sposób, żeby odzyskać Mistral. Ja tak powiedziałam? Chyba nie byłam przy zdrowych zmysłach. Mnie nie oszukasz. Ty coś knujesz. Jestem w podwójnej żałobie. Trzecia śmierć ukochanej osoby to za dużo, nawet dla mnie, nie uważasz? Uważam, że jesteś szalona. Miej się na baczności. Szaleństwo bywa dziedziczne. Idź już. Czekam na kogoś. Mam nadzieję, że nie popełnisz żadnego głupstwa. Dziękuję za radę. Czego to szukasz? Ten twój detektyw cię tu przysłał? Nieważne kto. Przyszedłem prosić o wybaczenie. Dla mnie ważne. Nadal zatrudniasz tego szpicla? Nie chcę się kłócić. A co, myślałeś, że czekam na ciebie z otwartymi ramionami? Popełniłem błąd i przyszedłem cię przeprosić. Co mam zrobić? Rzucić się na kolana i błagać o wybaczenie? Nie chcę, żebyś się przede mną upokarzał. Nie znoszę tego. Masz ochotę na kielicha? Nie lubię pić sama. Niestety nie mogę was odwieźć. Za godzinę mam operację. Ale możesz mi pożyczyć samochód. Chcę zabrać moją dziewczynę na przejażdżkę. Nie powinieneś jeszcze siadać za kierownicą. Ale ja mogę. Dokąd się wybieracie? Jeśli można zapytać. Nie można.
Przypominam, że wysiłek fizyczny nie jest wskazany. Czy możemy już iść? Doskonale. Zostaw. My to zrobimy. Mam do końca życia być rekonwalescentem? Bardzo chętnie. Czuj się jak u siebie. Sandro, mamy gościa. Nie chciałbym sprawiać kłopotów. Żaden kłopot. Nie zwolnię ci naszej sypialni. To gdzie będzie spał? Na podłodze. Żartowałem. Ta wersalka jest bardzo wygodna. Gdzie Sandra? Miała pojechać do Milagros, żeby powiedzieć o naszym wyjeździe. Kawy? Chętnie. Wyjeżdżacie? Na urlop czy na zawsze? Dobre pytanie. Ja do pani Milagros. Kogo zapowiedzieć? Sandrę z biura. Chwileczkę. Wszystko przez tę moją chorobliwą zazdrość. To poważna choroba. Dlatego błagam o wybaczenie. Łatwo powiedzieć. Ale nie masz do mnie zaufania. Nadal opłacasz tego szpicla? To był błąd. W tym akurat się zgadzamy. Więc jak, wybaczysz mi? Już wybaczyłem. Inaczej bym z tobą nie rozmawiała. Obiecuję, że wszystko będzie jak dawniej. Lepiej niż dawniej. Nie jestem pewna, czy chcę, żeby było jak dawniej. Kocham cię. Zrobię, co zechcesz. Jak mam to rozumieć? Wyjdziesz za mnie? Dzień dobry. Usiądź. Co chciałaś mi powiedzieć? Chodzi o to, że odchodzę z Mistralu. Wiem, że to trudny okres. Mecenas Beido w szpitalu, ty w żałobie, ale nie mogę dłużej odkładać wyjazdu. Nie jesteś zadowolona z pracy? Fernanda znalazła ci za skórę? Nie w tym rzecz. Dobrze mi się z wami pracowało. Chodzi o pieniądze? Nie. Wyjeżdżam za granicę. Z José Antoniem. Był to film z serii Cud Miłości. Opracowanie wersji polskiej.